szereg przedstawicielek płci pięknej ma każdy z komitetów biorących udział w wyborczym wyścigu. Wśród 31 kandydujących do Rady Miejskiej z komitetu stworzonego wokół walczącego o reelekcję prezydenta Suwałk kobiet jest 14. Jednak żadna z nich nie otwiera listy w ani jednym okręgu wyborczym. To nie przeszkodziło im w wykreowaniu programu adresowanego do pozostałych mieszkanek Suwałk. Jak poinformowała Alicja Andrulewicz, dziś kandydatka do Rady, niegdyś dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz wieloletnia pracownica ratusza, zwołana tuż po świętach konferencja prasowa odbywa się z udziałem ambitnych entuzjastek, kobiet, kandydatek do Rady Miejskiej. Na spotkaniu z dziennikarzami pojawiło się 8 z 14 pań, by przedstawić planowane działania na rzecz Suwałczanek. Celem jest zarówno aktywizacja pań, jak i pomoc im w codziennych trudach. Panie zamierzają walczyć o utrzymanie nieodpłatnej edukacji przedszkolnej, choć póki co nikt nie zamierza likwidować zasad, które od kilku lat w publicznych placówkach obowiązują. Panie też proponują otwarcie 4. żłobka. Ten jest już zaplanowany, pieniądze na placówkę są, ale miasto wciąż poszukuje miejsca, w którym nowy żłobek mógłby się urzeczywistnić. Panie chcą również zawalczyć o równy dostęp kobiet do szeroko pojętej opieki ginekologicznej. Chcą dofinansować nieodpłatną opiekę ginekologiczną, za którą płacić będzie samorząd. W programie znalazły się badania ultrasonograficzne piersi, wspierane lub całkowicie opłacane z budżetu miejskiego. Za ważne kandydatki uznały też wsparcie psychologiczne dla kobiet po porodach oraz dla pań, które utraciły ciążę. Jest tu też doradztwo laktacyjne. Panie wpadły też na pomysł realizacji kursów samoobrony dla pań, zorganizowanej opieki dla dzieci w okresach wakacji i ferii szkolnych. Ostatnim pomysłem zaprezentowanym w poświąteczny wtorek było stworzenie Suwalskiej Rady Kobiet. Rada, która by je aktywizowała i niosła realną pomoc poprzez wprowadzanie tych propozycji, o których przed chwilą usłyszeliśmy, w życie. Na ile ważne okażą się spostrzeżenia i rozwiązania, zobaczymy niebawem, spoglądając w wyniki niedzielnych wyborów.